Cześć, witam Was na moim kanale i zapraszam na serię mini poradników. Dzisiejszy film będzie dotyczył demontażu komputera, ponieważ na pewno często oglądaliście filmiki, jak zmontować komputer krok po kroku. U mnie też oczywiście będzie coś takiego, ale dzisiaj pokażę Wam, jak po kolei wymontować wszystkie podzespoły z komputera, jak je do tego zabrać, co najlepiej wyjąć. Jest to taki poradnik dla zupełnie początkujących, jeśli ktoś pierwszy raz bierze się sam za naprawy, za wyjęcie komputera, demontaż, za włożenie nowych komponentów. Myślę, że taki poradnik może się przydać. Tak więc zapraszam Was do oglądania, a kolejne filmy już niedługo. No ok, więc co robimy po kolei? Przede wszystkim wyłączamy zasilanie. Obracamy obudowę. Wyłączamy zasilanie oraz odłączamy wszystkie przewody z tyłu obudowy. Teraz układamy sobie obudowę wygodnie. Najlepiej, żeby była dołem obudowy do nas. Przyda się także śrubokręt do odkręcania karty graficznej i innych podzespołów ze środka komputera. Jeśli chodzi o sam panel boczny, no to nie trzeba w tej chwili mieć śrubokręta, jeśli mamy takie śrubeczki do beznarzędziowej obsługi. Zobaczcie, tak to wygląda. No i cóż, jeśli mamy zasilacz modularny, lepiej powypinać wszystkie kabelki po kolei. Tak na przykład mamy tutaj 6-pinówkę do grafiki. Wypinamy z grafiki, wypinamy z zasilacza i już mamy jeden kabel mniej. I analogicznie postępujemy z kolejnymi. Jeśli mamy już na wierzchu ten duży kabel 24-pinowy od zasilania płyty głównej, możemy go również sobie wyjąć, ponieważ zajmuje on dość dużo miejsca. Ok, ten kabel niestety nie jest odłączany od zasilacza, więc możemy go na razie sobie gdzieś tutaj zaprzeć i powypinać kolejne kabelki. Wypinać też przewody transmisyjne z płyty głównej. Czyli na razie cały czas pozbywamy się przewodów budowy. Teraz, moi drodzy, zobaczcie, mój przewód 6-pinowy z zasilania procesora biegnie pod kartą graficzną. Żeby go wyjąć, będę musiał wymontować po prostu kartę. I tak musimy ją wyjąć, tak więc zróbmy to w tym momencie. Starsze karty przypinane są na jedną śrubkę, zajmują jednego śledzia. Nowsze karty już są niestety szersze, zajmują dwa śledzie. Mamy też na ogół dwie śrubki, dlatego musimy je obie odkręcić i dopiero wyjąć i go odusić. I proszę bardzo, karta nam chodzi. Przy okazji oczywiście wszystko będzie można wyczyścić. I teraz widać ten przewód, o którym mówię. Wypinamy go. Jest nasz. Ok, w tym momencie możemy wyjąć już nasz zasilacz. Zrobi nam się tutaj troszeczkę więcej miejsca na wyjmowanie płyty głównej oraz pozostałych przewodów. Tak więc wymontujemy zasilacz. Aby wykręcić zasilacz, musimy odkręcić sobie te cztery śrubki tutaj. I zasilacz po prostu teraz wypychamy delikatnie do tyłu, damy go w ręce i wyjmujemy. Są tylko dwa podczepione przewody. No i czas odpinać resztę przewodów z płyty głównej, czyli tutaj mamy, co my tutaj mamy, powód, które służą do audio, do przycisku power, reset, wejścia USB i tak dalej. Wszystko mamy wypięte, płyta już jest w tym momencie swobodna.
Teraz możemy wymontować sobie dysk twardy oraz nagrywarkę. To oczywiście robimy w bardzo prosty sposób. Dysk wyjeżdża w tym przypadku na saneczkach. Ja go jeszcze muszę odłączyć od tyłu, gdyż tam mam przeprowadzony kabel. Tak więc muszę zdjąć jeszcze drugą pokrywę i tam ten kabelek odłączyć i go wyjąć. Wtedy dopiero nawet już nie ma żadnych kapli, tak więc wystarczy odblokować. Można go wyjąć do przodu. Bo widzicie, napęd wychodzi, wtedy będziemy mogli go przełożyć do drugiego komputera. Co do samej płyty głównej i coolera, ja w tym przypadku będę akurat wymieniał cooler oraz procesor, tak więc korzystając z faktu, że procesor jest ciepły, zdejmijmy szybko cooler i od razu wyczyścimy starą pastę termoprzewodzącą z procesora, tak żeby później nie męczyć się z tym. Wtedy zdejmiemy nasze śmigło. Możemy już odkręcić sam aluminiowy radiator. Wtedy, dlatego właśnie zdjęliśmy, żeby mieć dostęp do tych śrubek. Tu akurat mamy przykład coolera, gdzie możemy zamieścić tylko jeden wentylator. W kolejnym filmiku zobaczycie propozycję od firmy Thermaltake, gdzie będzie można założyć dwa. Z tego niestety nie wykorzystamy, gdyż jest specyficzny. Zdjęcia coolera poczujecie lekki opór, znaczy to, że po prostu trzyma jeszcze pasta termoprzewodząca. Jest ona troszkę jak klej. Tragedii jakiejś nie ma. Pasty nałożona była odpowiednia ilość. No i teraz dobrze też usunąć cały ten koszyczek od chłodzenia. Będziemy mieli łatwiejszy dostęp. A jak to się robi? W tym przypadku trzeba ścisnąć i wyjąć te takie elementy. Oczywiście jeśli macie inne chłodzenie, wszystko będzie w instrukcji waszego chłodzenia. O. Teraz wyciągamy już te elementy. Podstawka chłodzenia opuszcza też komputer. Mamy już piękny dostęp do procesora. W razie czego tutaj mamy dźwigienkę, możemy sobie odblokować, podnieść tą klatkę, pokażę wam jak to się robi. Trzeba przytrzymać tutaj, odciągnąć. I wtedy ta cała klatka się podnosi. Jeśli będzie nam wygodniej, możemy wyjąć procesor z soketu, wyczyścić go sobie, położyć na coś miękkiego. Tak więc po drodze bierzemy jakiś alkohol, wodę utlenioną, cokolwiek co mamy. I usunie nam takie zanieczyszczenia, jakim są resztki pasty termoprzewodzącej. No i delikatnie wycieramy zdecydowanie, ale z umiarem, nic złego się nie stanie. Zobaczcie, objąłem procesor, żeby wam pokazać dokładniej. Zważamy też na to, żeby tutaj z tych brzeszków pousuwać wszystko, żeby pasta nie stykała się z żadnymi tutaj elementami na boku procesora, tym bardziej, żeby też nie miała później styczności, możliwości skapania na płytę główną, a może to po prostu powodować zwarcie i reset komputera. Na koniec procesor możemy przykryć jeszcze papierowym ręcznikiem, żeby zebrać ewentualnie jakieś resztki zanieczyszczeń. Możemy go odłożyć do soketu. Oczywiście po prostu go na niego puszczamy, patrząc na oznaczenia na procesorze i zamykamy kratką bezpieczeństwa. Tak samo śmigło odciągamy na bok. Wchodzi ona pod kratkę. Jest zabezpieczone. No i teraz wypadałoby wyjąć całą płytę główną. Mamy kilka śrubek, musicie się przypatrzeć, gdzie one się znajdują. Zobaczcie, takie miejsca oznaczone takimi kółeczkami, wiemy, że tam jest śrubka, należy ją odkręcić. Odkręcamy, śrubek jest kilka, ja tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tam pewnie jest gdzieś siódma, gdzieś tam jeszcze ósma, siedem, osiem śrubek. A jeśli chcecie przy okazji wyjąć pamięci z jakiegoś powodu, bo na przykład je sprzedajecie, wymieniacie, wtedy musimy odciągnąć z jednej strony to zabezpieczenie, z drugiej strony
również odciągamy. Przyjąć dźwięk, takie kliknięcie oczywiście. I teraz chwytamy pamięć delikatnie za brzegi i wysuwamy ją. I zobaczcie, to wszystko. Pamięć jest już wolna. Tak samo wsadzamy dociskamy. Generalnie wystarczy włożyć pamięć i dociskać ją miarowo, aż nie usłyszymy kliknięcia z jednej i z drugiej strony te zaczaski same wskakują. Wiemy, że pamięć jest zabezpieczona. No dobrze, kręcimy dalej płytę główną. I teraz delikatnie wyciągamy płytę. Musimy robić to w tą stronę, ponieważ wszystkie wtyczki gniazda są jeszcze w obudowie, więc wyciągamy delikatnie i unosimy do góry. Czyli tak, wyciągamy, unosimy do góry. Wyskoczyło. Proszę bardzo. Tak więc widzieliście już, jak wyjąć po kolei komponenty z komputera. W kolejnych filmikach zobaczycie, jak instalować płytę główną w nowej obudowie oraz jak instalować zasilacz i chłodzenie na procesorze. Zapraszam Was do oglądania, a na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was, cześć!